Krystian Turman to w tej chwili jeden z najzdolniejszych i najbardziej rozpoznawalnych młodych aktorów Narodowego Starego Teatru w Krakowie. A jego obecne sukcesy, potwierdzone nagrodami i wyróżnieniami, są naturalną konsekwencją artystycznej aktywności, którą obserwowaliśmy w czasie, gdy jako nastolatek działał jeszcze w swoim rodzinnym mieście Kaliszu, również w naszej telewizji. Wędrówki po górach to, po teatrze i muzyce, jedna z najważniejszych pasji młodego aktora. W górach spędzam każdą chwilę, góry dają mi radość, czyszczą mnie z tych emocji moich bohaterów, czasami skrajnie różnych, pozytywnych, negatywnych. Wyprawa do Nepalu rozpoczyna się 2 listopada. Najpierw trzydniowa aklimatyzacja w Katmandu, potem lądowanie na najbardziej niebezpiecznym i najkrótszym zakończonym pionową ścianą lotnisku w Lukli. 17-dniowy trekking w Himalajach wypełniony wędrówkami i mierzeniem się z temperaturą w nocy spadającą do minus 15 stopni oraz z chorobą wysokościową. Aktor chce dotrzeć do trzech baz Ammadablam, Dablam, Lodse i Everest Base Camp oraz zdobyć dwa szczyty, Kalapatar oraz Gokori, które znajdują się blisko 5,5 tysiąca Metrów nad poziomem morza. Pokonanie własnych trudności nie jest dla Krystiana Durmana jedynym i najważniejszym celem himalajskiej wyprawy. Bycie sam na sam z górami, poukładanie sobie czegoś w głowie, odnalezienie w sobie jakichś nowych pokładów, być może energii, być może emocji, bo myślę, że wiele rozmów ze sobą tam przeprowadzę. Aktor postanowił tę wyprawę sam od początku do końca zorganizować i sfinansować. Posiadł niezbędną wiedzę i umiejętności, co uważa za jeden z ważniejszych osobistych zysków płynących z tej wyprawy, ale na szczęście jej budżet postanowiło zasilić miasto Kalisz. Finansowy zastrzyk pozwolił aktorowi na zakup najlepszego śpiwora, lekkiej i ciepłej odzieży, lampy solarne i wielu innych niezbędnych akcesoriów. W trakcie wyprawy Krystian Durman nie tylko będzie gromadził materiały do filmu i książki pod roboczym tytułem Aktor na Szczycie, ale też poniesie w Himalaje flagę będzie w miarę możliwości codziennie racjonował tę wędrówkę na profilu facebookowym Himalaje 2018 Kalisz dopisz swoją historię, a po powrocie zrealizuje cykl spotkań w kajskich szkołach pod hasłem: Wielkie rzeczy przytrafiają się tym, którzy mają wielkie marzenia.